Grupa ludzi, początkowo zwana Wspólnotą Uwielbienia, przez pierwsze lata spotykała się w jednej z salek w Skierniewicach. W 2013 roku w parafii Bożego Miłosierdzia w Skierniewicach powstała Wspólnota Głos Pana, której opiekunem został ksiądz Jan Rawa, a funkcję lidera sprawuje Marcin Zieliński. Forma uwielbienia, jakie zaczęto prowadzić w nowo powstałej wspólnocie, została zaczerpnięta od protestantów, do których Marcin Zieliński chodził na spotkania i od których uczył się interpretacji Pisma Świętego. Potwierdza to relację jednego z protestantów, który przyznaje, że Marcin Zieliński wielokrotnie uczestniczył w ich spotkaniach, uczył się od nich i czasem zwraca się z pytaniami o interpretację Pisma Świętego. W swojej książce Rozpal wiarę Marcin Zieliński ukazuje ponadto, że czerpi od takich osób jak protestant Henryk Wieja czy Katrin Kuhlmann. Do skierniewickiej wspólnoty, utworzonej na gruncie kościoła katolickiego, zaczęli przychodzić protestanci, którzy trafili na podatny grunt i zaczęli narzucać swoje nauki i promować formę głośnego uwielbienia. No bo to go chwyciło w Piśmie Świętym, no od protestantów też to jakby wydobył, no i później no stwierdził, no skoro Bóg jest taki dobry, no to czemu to nie działać? To, co mnie zaniepokoiło, to przemycanie tak w taki dosyć sprytny sposób protestanckich takich naleciałości do naszego kościoła katolickiego. No i charakterystyczna taka cecha na tych uwielbieniach, że ta spontaniczność w wyrażaniu Bogu chwały, wznoszenie rąk, machanie flagami, klaskanie, taniec. Ten człowiek nie wie, o czym mówi. Cały czas jest skupiony na nauce protestanckiej i to, co się dzieje w tym, realizuje zgodnie, żelaznie, konsekwentnie swój plan. Wciela to wszystko w życie, w nasz kościół katolicki, te nauki i po prostu głosi herezję. Tam była taka dziewczyna, prawa ręka Marcina, taka wiceliderka, można powiedzieć. Się okazało, że bardzo miała dużo słowa poznania, że to była taka osoba charyzmatyczna. No Marcin jej powierzał nawet prowadzenie spotkań. To był w ogóle paradoks, bo się okazało, że ta dziewczyna była protestantką po prostu. Różnej maści przychodzili i protestanci, zielonoświątkowcy. Zresztą Marcin się nie krył z tym nawet w zaufaniu. Już takie zaufanie do mnie miał. Powiedział, że nawet pokazał mi, że te książki są od zielonoświątkowców, ale żeby nikomu nie mówić o tym, tak? Tylko żeby nikomu, proboszczowi nie daj Boże, bo wiesz, no bo to są nasi bracia i tak dalej, oni też tu przychodzą. Bo... Po jakimś czasie właśnie ksiądz proboszcz zaczął czasami podgadywać, czy nie idziesz do tych skakańców w piwnicy. No i z takim swoim prześmiewczym, bo się bardzo dobrze znaliśmy, mieliśmy bardzo dobre relacje z księdzem proboszczem, czy nie idę do tych skakańców trochę, tam się pomodlić w cudzysłowie oczywiście. Chyba po roku już nie wytrzymałem, pokazałem to proboszczowi. Proboszcz mi, dobra, daj spokój, mówi, przychodź sobie, widzisz, że oni tu przychodzą, ale zresztą proboszcz wiedział o tym, że przychodzą i powiedział, że zabroni chyba przychodzić, bo rzeczywiście ten ekumenizm idzie w złym kierunku, bo przecież to oni mają się nawracać, to oni się zbuntowali, a nie oni sobie przyjeżdżają, dyskotekę robią w naszych kościołach. No. Znalazł swoje alter ego w postaci księdza proboszcza, który też lubi być na świeczniku. Znam go bardzo długo i lubi być na świeczniku, lubi się pokazać i takie coś mu bardzo pasuje, że Marcin jeździ, jest, że wszędzie, że jest pod, właśnie, że jego opiekunem jest ksiądz proboszcz Jan Rawa. No wiadomo, skąd czerpał. Czerpał od
od protestantów i ksiądz Rawa był bardzo zadowolony, że z ich szponów wyrwał Marcina, po prostu, że no przyjdzie do katolików, no i tutaj go naprostujemy. Trochę chichot losu jest, że zamiast ksiądz proboszcz naprostowywać Marcina, to Marcin zaczął naprostowywać księdza proboszcza. Byłam bardzo zdziwiona odpowiedzią księdza proboszcza, bo materiał, który mi podesłał, pokazuje, że protestanizacja kościoła katolickiego nie jest niczym złym według niego. W 1994 roku miało miejsce wydarzenie zwane Toronto Blessing, które było istną paradą manifestacji demonicznych w zielonoświątkowej wspólnocie w Kanadzie. Rozpoczęło one trzecią falę pentekostalnego zwiedzenia, zalewającą kolejne państwa i kontynenty tak zwanymi przebudzeniami, które promowano jako nowe wylanie Bożego Ognia i Ducha Świętego. W nurcie Toronto Blessing wyróżnili się tacy liderzy jak Randy Clark, Bill Johnson, Mike Bickle, Todd Bentley, Heidi Baker, Todd White i wielu, wielu innych. Powstały takie miejsca jak Bethel Church i IHOP, które stały się głównymi ośrodkami szkolenia ludzi, którzy mieli zanieść szatańskie zwiedzenie w świat. Sam wstawił zdjęcie, jak był w Bethel, sam wstawił zdjęcie, jak był na spotkaniu z Billem Johnsonem, z Heidi Baker. Przestałam jeździć na spotkania wspólnoty, dlatego że dowiedziałam się o powiązaniach lidera i osób, które posługują z nim, że mają powiązania z osobami z Toronto Blessing i po prostu wystraszyłam się, że tak naprawdę to przechodzi, tak? Po tym jak dotarło do mnie, że ta wspólnota jest ściśle związana z ruchem Toronto Blessing. No były promowane książki protestantów, na przykład z kościołów Bethel, między innymi Randy Clark. Bardzo często padały nazwiska. Ja wtedy nie wiedziałem, kim oni są. Myślałem, że to są może jacyś księża z innych krajów, tak? Ale później, jak dopiero zacząłem szukać po tych nazwiskach i to się okazało, że to są ludzie, którzy należą do takich kościołów jak Toronto Blessing czy Bethel. Między innymi właśnie Todd Bentley. Opowiadał o kościołach właśnie, o tych amerykańskich kościołach Bethel czy Toronto Blessing. Między innymi właśnie wymieniał Todda Bentleya. Bardzo właśnie było odczuwalne to, że on właśnie idzie za tym, że bardzo by chciał to mieć u siebie, żeby takie same rzeczy się działy tutaj u nas, cuda. Znany w Polsce, w Skierniewicach również charyzmatyk, współpracuje z sektą Bethel, która ma swoją siedzibę w Kalifornii. To ci ludzie od Toronto. Sam zamieścił zdjęcie z panią, szczyci się chyba, zdjęcie z panią Heidi Baker. Ta osoba, która tarza się po podłodze, twierdząc, że tak działa Duch Święty. Ma zdjęcie z Billem Johnsonem, Randy Clarkiem. U niego był nawet w Kaliszu na, chyba pojechał po błogosławieństwo. W wywiadzie dla Marcina Jakimowicza z Gościa Niedzielnego Marcin Zieliński udzielił kilku bardzo interesujących wypowiedzi świadczących o dobrej znajomości nauczań lidera nurtu Toronto Blessing Billa Johnsona, protestanckiej interpretacji Pisma Świętego i uznaniu, jakim darzy Todda White'a. We wspólnotach, które zaczęły czerpać od zielonoświątkowców, pojawił się charakterystyczny gest nakładania ręki na głowę omadlanej osoby lub dotykania palcami jej czoła. W Kościele katolickim nie istnieje definicja namaszczenia i poddając się takiej praktyce nie jest wiadome, co lub kogo przyjmujemy. Ducha Świętego nie można przekazywać z człowieka na człowieka, tylko zawsze trzeba o niego prosić Boga podczas modlitwy. Shaktipat, czyli pochodzący z hinduizmu gest nakładania ręki na głowę, służy do aktywacji demonicznej energii kundalini u osoby, na której jest on wykonywany, w efekcie czego osoba ta może zacząć trząść rękami, dostać drgawek, odczuwać gorąc lub upaść na ziemię. Od czasu Toronto Blessing gest ten na masową skalę zaczął służyć jako mechanizm sukcesji demonicznego namaszczenia. Marcin Zieliński w 2016 roku uczestniczy w spotkaniu z Randy Clarkiem, głównym promotorem nurtu Toronto Blessing, i przyjął od niego namaszczenie nazywane Bożym Ogniem. O dziwo, na tym protestanckim wydarzeniu był obecny także duszpasterz wspólnoty Głos Pana, ksiądz Ian Rawa. W tym samym roku Marcin odwiedził Bethel Church, główny ośrodek zwiedzenia w USA, gdzie spotkał się z Billem Johnsonem, który także przekazał mu namaszczenie do posługi.
Również w 2016 roku Marcin był na spotkaniu z Heidi Baker, która rok później została zaproszona do Polski, gdzie występowała na konferencji współorganizowanej przez wspólnotę Głos Pana. Ona również wzbogaciła Marcina swoim duchowym namaszczeniem. Kolejną osobą, od której Marcin Zieliński przyjął Boży ogień, jest Marco Cicciolletti, który na zdjęciu wykonuje identyczny jak w hinduizmie gest nazywany Shaktipat. Marcin nawet nie kryje się z tym, że był na spotkaniach z Randy Clarkiem i w internecie można znaleźć film, który potwierdza to, że podszedł do namaszczenia, tak? Czyli poszedł po błogosławieństwo do osoby, która no, ściąga demony, można by było powiedzieć. A jeśli nie demony, to nie jest to na pewno Duch Święty. Wiem, że członkowie wspólnoty byli na spotkaniu z Heidi Baker i ona nakładała na nich ręce i również się nad nimi modliła. Nie nad wszystkimi, ponieważ część osób czuła, że coś z nią jest nie tak, nie podeszło do modlitwy, natomiast niektórzy podchodzili. Wiem, że osoba świecka nie powinna nakładać rąk, a lider widziałam, że nakłada ręce na głowę osób, które idą do modlitw stawienniczych akurat do niego. Więc ja bym zawsze proszę w naszych zespołach, żeby osoby świeckie nie nakładały rąk na głowę. I głowę zostawiamy kapłanom. Mają ręce namaszczone, mają urząd kapłański. To jest inna sytuacja. Natomiast jeśli już konieczne dotknięcie, to ramiona, plecy, ale nie głowa. To taki tylko symbol, ale w ogóle bym prosił, żeby jak najmniej było takich dotknięć. W ogóle to takie nakładanie rąk jest bardzo ryzykowne, bo nie wiemy kto, chyba że już mamy sprawdzony charyzmat, że ten człowiek ma jakiś taki dar do modlitwy, ale to musi wspólnota rozeznać. Natomiast takie, jak się nieraz robi nawet na spotkaniach odnowy, że jedni na drugi nakładają ręce. No zgoda, jeśli są wszyscy członkowie odnowy, to jeszcze jakoś ujdzie. Ale jeśli gdzieś w kościele są ludzie różni, może nawet bez łaski uświęcający, może nawet z jakimiś demonicznymi zniewoleniami i oni mają nakładać ręce, absolutnie nie. Ponieważ nie wiemy, nie znamy, jest to niebezpieczne, dlatego nie radziłbym dopuszczać takich gestów. W swojej książce Rozpal wiarę opisuje, jak zaczęła się jego pogoń za mocą. Zacząłem pragnąć widzieć Królestwo Boże przejawiające się na ziemi przez moje ręce. W ten sposób zaczęła się moja desperacka pogoń za uzdrowieniem. Stałem się chory na punkcie chorych. Nie umiałem przejść przez ulicę, by nie pomyśleć o chorym jako potencjalnym kandydacie do uzdrowienia. Zresztą zostało mi to do dzisiaj. Nie mogłem zagłuszyć pragnienia, które płynęło we mnie. Niezależnie od tego, czy będę widział uzdrowienia, czy nie, i tak będę to robił i w końcu zobaczę. Prosiłem, żeby Jego ogień wypełnił moje życie, bo nigdy nie godziłem się na chrześcijaństwo bez mocy. Odkąd usłyszałem o tym, że Bóg dzisiaj uzdrawia, że dzisiaj wskrzesza umarłych i robi to przez ludzi, ja powiedziałem, chcę tego samego. Nieważne, jaką cenę będę musiał zapłacić. Nieważne, co będę musiał zrobić. Boże, chcę Twojego ognia. Chcę obecności Twojego ducha. Chcę mocy Twojego ducha. Powiedziałem, zrobię, co tylko będziesz chciał. A jak mi nie wyjdzie, to spróbuję znowu. Proszę zwrócić uwagę na bardzo znaczące słowa w jego wypowiedzi. Dzisiaj Bóg uzdrawia i chcę Twojego ognia. Pismo Święte pokazuje liczne sytuacje, w których Bóg uzdrawia ludzi. Dlaczego więc Marcin akcentuje, że dzisiaj Bóg uzdrawia? Dlaczego używa stwierdzenia chcę Twojego ognia? Tego typu określenia zostały nagłośnione od czasu wydarzenia Toronto Blessing, kiedy to zielonoświątkowcy zaczęli zalewać świat przebudzeniami, Bożym ogniem i uzdrowieniami tu i teraz. Posiadając dar uzdrawiania, oczekuje kolejnej zdolności – wskrzeszania zmartwych. Wymieniał nazwiska też innych ludzi z kościoła Toronto Blessing czy Bethel. I tam też właśnie często podkreślał właśnie to wskrzeszanie, pójście za cudami. On generalnie pragnie, żeby kogoś wskrzesić, tak? To jest takie wyczuwalne. No. Czekam na wskrzeszenia zmartwych, bo Jezus też to obiecał. Ci, którzy umarli nie pojednając się z Bogiem, jest dla nich nadzieja. Wróć ich do życia. Głosimy Ewangelię i mogą wracać. Święty Marcin, zgadnijcie, czemu go lubię. Ma fryzurę jak Zidane. Mam nadzieję, że tego nie odziedziczę po nim, ale tu na dole jest jak wskrzesza zmarłego, także mam nadzieję, że to proroczy znak, że niedługo też ja tak będę robił w imieniu Pana Jezusa. No to są obietnice i to świadczy o jakimś kompletnym zagubieniu nawet umysłowym, intelektualnym.
to od Pana Boga zależy wskrzeszanie. Nie, że ktoś chce i będzie biegał po cmentarze, aż się nauczy. Dla mnie to rzecz niemożliwa, nie do przyjęcia. Jeśli ktoś coś takiego robi, to przede wszystkim nie liczy się z wolą Bożą. On chce, ale on jest Bogiem. Tylko Pan Bóg może robić to, co chce. Absolutnie bym nie wierzył takim liderom. Te dary, możemy to nazwać charyzmaty, to wszystko, cośmy otrzymali, ale one stają się celem samym w sobie. To może być moja inteligencja, moje tytuły, moje reputacje, moja popularność, wszystko. Moja przede wszystkim co? Nazywa się to na P. Moja pycha. To grozi najbardziej. Szatan wie. I zaczynamy to czcić. Siebie, bo ja jeszcze nie widziałem tego pewnych rzeczy. Bóg mi już wszystko pokazał. Ale jeszcze nie widziałem, jak z grobu wykopuje się umarły. Na pewno któregoś dnia. Boże, to jest przez pycha, przez duże P. W okultyzmie występuje coś takiego jak wzrastanie na poziomach energetycznych, czyli zwiększanie swojej łączności z energią kosmiczną, co skutkuje zdobywaniem kolejnych zdolności duchowych w cudzysłowie. Patrząc na usilne starania Marcina Zielińskiego w celu pozyskania zdolności uzdrawiania, a następnie wskrzeszania, nie sposób odnieść tego bardziej do rozwoju w technikach okultystycznych, aniżeli udzielaniem darów przez Boga, który daje jak chce, kiedy chce i na czas przez Niego określony. Analizując serię chronologicznych faktów z życia Marcina Zielińskiego i zestawiając je z danymi na temat poziomu społecznego zainteresowania jego osobą, można dostrzec bardzo ciekawe korelacje. Marcin przyznaje, że w 2007 roku nastąpiło jego nawrócenie. Rok później powstała wspólnota uwielbienia. W 2009 roku Marcin modlił się nad chorą, która została uzdrowiona ze swojej dolegliwości. W następstwie tego wydarzenia pojawiło się większe zainteresowanie jego osobą, które stopniowo malało do roku 2013, kiedy to powstała wspólnota Głos Pana. W roku 2016 zainteresowanie Marcinem Zielińskim było już bardzo duże. W tym roku także przyjął on namaszczenie do posługi od głównych liderów nurtu Toronto Blessing, to jest od Randy Clarka i Billa Johnsona, a także od Heidi Baker. W wyniku tych wydarzeń nastąpiła istna eksplozja jego popularności w Polsce. W 2015 roku z wizytą duszpasterską przybył do wspólnoty łowiecki biskup Andrzej Dziuba. Jak są wizytacje biskupów, to oni są informowani, że będą wizytacje i oni są przygotowani do tego, żeby tam nie poszło za daleko, żeby trzymać się w ryzach, oni narysują im kreski i oni do tych kresek będą chodzić. Wydarzenie chyba ważne, dość istotne, może najistotniejsze. W 2015 roku była wizytacja naszego biskupa Dziuby Andrzeja Franciszka, naszego biskupa, więc oczywiście kolejne larum, no bo teraz no już tam się wiadomo, nie ukryją, nie? Teraz będą ptaszki, wiadomo, już będą rozpoznani. No się okazało, że nic się takiego nie wydarzyło, była cisza, spokój, byli tak ułagodzeni, tak grali jak w operze w austriackiej, no symfonia tak pięknie grała, że to nie to uwielbienie, no to jak pięść do oka. Dlaczego we wspólnocie wszczęto taki alarm? Liderzy wspólnoty musieli być świadomi, że przyjęta przez nich formacja, protestanckie nauczania i zielonoświątkowe uwielbienia wzbudzą zastrzeżenia biskupa. Członkowie wspólnoty z premedytacją przygotowali szopkę dla biskupa, który pobłogosławił ich działalność, wydał oficjalny dokument, czym zapewnił wspólnocie bezkarność. W 2017 roku miała miejsce głośna dyskusja na temat świeckich charyzmatyków z różnych denominacji. Zaczęto głośno wypowiadać się w krytyczny sposób o takich osobach jak Randy Clark, Bill Johnson, Heidi Baker czy Todd White i przestrzegać ludzi przed ich zwodniczym działaniem. W grudniu 2017 roku zaczęłam Marcinowi stawiać pytania, jeżeli chodzi o Toronto Blessing. Wtedy tak jakby nastąpił przełom mojej znajomości z Marcinem, ponieważ on od razu zapragnął się ze mną spotkać i wyjaśnić ten temat. Ponieważ no, wiele komentarzy, które kierowałam i zapytań w jego kierunku były bardzo niewygodne. Po moim spotkaniu z Marcinem usłyszałam, że jego zdanie jest takie. Był tam Duch Święty. Jest wiele uzdrowień, księży i zakonnic, które wróciły z tamtego miejsca i są uzdrowione. Po spotkaniu z Marcinem dostałam wiadomość
od Marcina, żebym zaprzestała rozmów o Toronto Blessing, ponieważ nie przynosi to dobrych owoców. Z tego, co ja wiem i znam ten temat, gdzieś i Toronto, czy Bethel, czy ktoś gdzieś wykopał jakieś filmiki z chodzeniem na czworakach i z jakimiś tam właśnie dziwnymi zachowaniami. Jeśli ktoś kiedykolwiek był na spotkaniu i zobaczył, jak ktoś u nas na spotkaniu chodzi na czworaka, no to poprosiłbym o zdjęcie, bo ja od takich rzeczy jak najbardziej się odcinam, bo nigdy z czymś takim nie miałem do czynienia i na żywo nawet takich rzeczy nie widziałem. Także to chyba jakieś takie dziwne, historyczne problemy, które gdzieś w internecie wynikają, jakby są, wynikają z tego, że ktoś nigdy nie był na naszym spotkaniu i ma jakieś takie właśnie swoje teorie, półprawdy, które są zlepione w internecie. Marcin wypiera się tego, że manifestacje, jakie występowały w ruchu Toronto Blessing, nie występują u niego w kościele. Natknęłam się na wypowiedź lidera Marcina Zielińskiego na temat Toronto Blessing. Była ta audycja radiowa, w której powiedział, że jeżeli osoby, które mają problem z Toronto, mogą śmiało obejrzeć jego konferencje w internecie, na których widać, że ludzie nie tarzają się po podłodze i nie ma u niego takich zjawisk jak w Toronto. Pojawiły się właśnie pierwsze symptomy, takie właśnie jak drgawki. Nie wiedziałem, co to się dzieje, tak? No bo to generalnie to nie było zależne ode mnie. Po prostu część mojego ciała zaczęła, po prostu jakby była porażona prądem. Mnie ktoś podpiął pod prąd dosłownie, tak? I zaczęło mną potrząsać. Trwało to, nie wiem, no może pół minuty, ale dosyć to było takie, no, mocne. Właśnie była z nami córka. I ona właśnie podczas tego momentu strasznych takich napadów paniki zaczęła dostawać. Po prostu zaczęła do nas mówić, że ona chce stąd wyjść dosłownie, tak? Była wystraszona, było widać strach na jej twarzy. No i tak właśnie z żoną żeśmy doszli do wniosku, mówi, jak to jest możliwe, że jak Duch Święty przychodzi, że po prostu jest taki niepokój, tak? Że po prostu u dziecka. Widziałam także na własne oczy, jak dziewczyna przede mną dostała takich drgawek od podczas modlitwy uwielbienia, kiedy wznosiła ręce do góry, nagle zaczęły drżeć jej ręce od nadgarstków po palce. Po kilku sekundach upadła na ziemię i leżała tak kilka minut. Byłam świadkiem tego, jak stał przede mną pewien mężczyzna, który podczas dwie dziewczyny się za niego modliły i dosłownie kilka sekund po tym, jak zaczęły się modlić, przewrócił się do tyłu i dostał telepawek tak jak człowiek, który dostaje padaczki. Bardzo się trząsł przez dłuższą chwilę, cały się spocił, natomiast później jak wstał, wszyscy byli zachwyceni, że tak mocno działa Duch Święty. Było słychać chichoty, wyglądało to na typowo demoniczne chichoty, bo nie był to śmiech normalnej, radosnej osoby, tylko taki szyderczy, typowo szyderczy. To się zaczęło w ten sposób, że no po prostu ludzie zaczęli się śmiać. Ten śmiech był niekontrolowany niczym, tak? Po prostu, nie wiem, no tak jakby po prostu ktoś wybrał parę osób z całej grupy i oni po prostu wpadali w śmiech. No to było straszne, no tak się śmieli, że za brzuchy się łapali, a się schylali do ziemi, tak? Tak to wyglądało i to trwało dosłownie, nie wiem, ze 4-3 minuty, tak? Tak ten śmiech. Widziałam także, jak pewna dziewczyna podczas uwielbienia w ciągu jednej godziny 3 razy przewróciła się do tyłu. Tak jakby została rażona piorunem. To nie był swobodny upadek, tylko było tak, jakby po prostu piorun w nią uderzył. Ja na momencie padam do tyłu, leżę 10-15 minut. Widziałam również, jak ta sama osoba kilka razy to widziałam, jak trzęsły się ręce tak od nadgarstku. To były po prostu mniej więcej takie ruchy. Chodziła po kościele, trzęsła rękami w ten sposób. W tej godzinie, gdy ja mówiłem właśnie o swoje intencje, właśnie też się tam prosiłem za swoją rodzinę, za żonę, za dziecko, ona doznała strasznych niepokoju, strasznych jakichś ataków, nękań. Do tego stopnia, że po prostu odszukała swój łańcuszek z Maryją, założyła na szyję i wtedy, że tak powiem, te nękania ustały. Na swoim profilu facebookowym Marcin Zieliński zamieścił opis przebiegu jednej ze swoich posług, gdzie po rozpoczęciu modlitwy dwie osoby zaczęły się trząść, co oczywiście przypisał działaniu Ducha Świętego.
Nigdy nie oceniaj manifestacji, które się dzieją na Twoich oczach. Nigdy nie komentuj tego, w jaki sposób ktoś przeżywa dotknięcie Ducha Świętego. Bo przypadkiem możesz wystąpić przeciwko Duchowi Świętemu. Bo kiedy ktoś jest zanurzony w ogniu, może zachowywać się różnie. Kiedy Duch Święty zstępuje na człowieka, jedni mogą się śmiać, drudzy mogą płakać, trzeci mogą leżeć na podłodze, czwartych mogą parzyć ręce. Mogą dziać się różne rzeczy. Nigdy nie oceniaj manifestacji Ducha Świętego. W Nowym Testamencie znajdziemy wezwanie do rozeznawania duchów, czy pochodzą od Boga, ponieważ wielu fałszywych proroków działa na świecie i nie służą oni Bogu. W pierwszym liście świętego Jana czytamy: Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Święty Paweł pisał: Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Wezwanie Marcina Zielińskiego, aby nigdy nie oceniać manifestacji, jest sprzeczne z Pismem Świętym. Bywało też, że nie było właśnie księdza. Po jakimś tam 10 minutach uciekał i nie było w ogóle żadnego nadzoru kapłana. Każdy wikary, który przychodził, nie chciał mieć nic wspólnego z tą grupą w ogóle. Zauważyłem też jak gdyby taką indywidualną interpretację Pisma Świętego. Czyli po prostu to bazowało generalnie na własnych doświadczeniach. Jak ktoś czegoś doświadczył, to jemu się już wydawało, że to pochodzi od Ducha Świętego, tak? I że można za tym pójść. Wszystko było powiedziane w ten sposób, że to Duch Święty działa, nikt nie powiedział o tym, że może być to inna energia na przykład, inny duch. Gdy ktoś coś zgłaszał, to się okazało, że można po prostu robić wszystko, tak? Że wszystko jest dozwolone, że to jest, no, generalnie wszystko prowadzi Duch Święty. Oni wracają do swoich fundamentów, tak? Tu niby katolickie nauki, ale one są mieszane właśnie z treścią zielonoświątkową. No a tutaj wychodzili Wielki Post i były skoki, tańce, hulanki w czasie Wielkiego Postu na uwielbieniach. Bardziej to przypominało właśnie dyskotekę. Bo Marcin wyszedł Zieliński na środek, wziął mikrofon jak Michael Jackson i zaczął prowadzić uwielbienie. No jest Wielki Post. Ludzie wychodzą, nie wiedzieli co mają robić, zaczęli wychodzić na środek i w tym momencie zaczęli uwielbiać w Wielkim Poście. Ja pamiętam jak byłam pierwszy raz w tej wspólnocie i od razu poszłam do modlitwy wstawienniczej. Oczywiście nikt mi nie powiedział o tym, że muszę być w łasce uświęcającej. Do modlitwy wstawienniczej przystępując, nikt nie mówi o tym, że trzeba być po spowiedzi, że trzeba być w łasce uświęcającej. Tylko wszyscy szli tak, że tak powiem, z marszu. Nie było nic takiego jak spowiedź, łaska uświęcająca i tak dalej. Było po prostu, że czasami wychodziły osoby z tłumu. Wiele osób znam i wiem, jak to życie się toczy od poniedziałku do soboty w cudzysłowie, a jak się toczyło na wspólnocie, tak? No i podchodziły, nakładały ręce i się tam modliły. Jak się dowiedziałam, to ta dziewczyna, w której byłam w modlitwie wstawienniczej, była opętana. Skandalem jest, że osoba nakładała ręce, protestantka, która wyprowadziła 6 co najmniej osób z naszego kościoła katolickiego. Modlitwa wstawiennicza to jest taka szczególna modlitwa, ale można ją w innym znaczeniu rozumieć. Taka w szerszym znaczeniu to zawsze, gdy się modlimy za kogoś. Każdy ma prawo, każdy ma obowiązek modlić się. Na przykład małżonkowie niesakramentalni nie żyją w łasce, mają obowiązek się modlić za siebie nawzajem. Ale to jest, nazwijmy to, prywatna modlitwa wstawiennicza. Natomiast tam, gdzie chodzi o takie bardziej urzędowe, w imieniu Kościoła, czyli w jakimś zespole, wspólnocie modlitwy wstawienniczej, absolutnie nie może być ktoś, kto nie żyje w łasce uświęcającej. A mówię to tak troszkę na podstawie, zresztą tak często będę się odnosił do egzorcyzmów. Nigdy nie pozwalam uczestniczyć w egzorcyzmie człowiekowi, który nie jest w łasce uświęcającej. Jest niebezpieczeństwo. Myślę, że także jest niebezpieczeństwo wtedy, kiedy jest modlitwa w innej intencji, uzdrowienie na przykład. Nie może pomagać taki człowiek, który sam nie ma zdrowia duchowego. Byłby to jakiś taki nonsens. Na ślepy ślepego to jest może jeszcze za słabe określenie, ale tutaj jest ktoś, kto jest daleko od Boga, popycha drugiego iść do Pana Boga. Myślę, że tak nie powinno być. W takiej wspólnocie łaska uświęcająca powinna być decydująca. Nie możemy stwierdzić, czy protestant jest w łasce uświęcającej, czy nie.
ale myślę, że jeśli modlimy się jako katolicy, powinniśmy zachować ten warunek, taką granicę, żeby tylko katolików dopuszczać do... Wielu protestantów podszywa się pod katolików w charyzmatycznych ruchach przy kościele katolickim. Takie osoby, jak wilki w owczej skórze, modlą się nad ludźmi i wyciągają ludzi z kościoła katolickiego do zborów protestanckich. Takie osoby, które odeszły z kościoła, informowane są, że Maryja to demon, że kościół katolicki to pogaństwo i że są w kościele po to, żeby nawracać na prawdziwą wiarę. Według nich najważniejsza jest jedynie osobista relacja z Panem Jezusem, która ma wystarczyć na drodze do osiągnięcia zbawienia. W okultyzmie i ezoteryce występuje metoda przyciągania zwana secret. Zakłada ona, że wszystko, co pojawia się w naszym życiu, zostało przyciągnięte przez to, o czym myślimy. Na temat metody secret rozmawiałam z 7 osobami, które miały styczność z okultyzmem, brały udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach z zakresu ezoteryki i New Age, podczas których uczono ich praktycznego wykorzystania tej metody. Osoby te jednogłośnie przyznały, że techniki, których ich uczono, znajdują w wystąpieniach Marcina Zielińskiego, a także liderów nurtu Toronto Blessing, na których Marcin wzoruje się i od których czerpie. Dopiero później zauważyłam to i powiązałam to z nauczaniem wspólnoty w momencie, kiedy usłyszałam, że nie musisz nic robić, Pan Jezus już cię zbawił, a co więcej, jeżeli chcesz dostać coś od Pana Jezusa, to po prostu Go o to poproś, a to otrzymasz. Marcin wiele razy w swoich nauczaniach mówi, ty nie módl się o samochód, ty myśl, że ty go dostaniesz. Przecież to było wiele razy, no ostatnio nawet coś takiego mówił, że dostał samochód i do wszystkich, co miał zgromadzonych, że ty nie módl się o samochód, ty miej pewność, że go dostaniesz, a go dostaniesz. Nie bójcie się wyciągać rąk, kiedy słyszysz o swoim świadectwie. Ja uczę ludzi, żeby reagować. Po jakimś czasie przyprowadziłem tam znajomego księdza, nie księdza, tylko zakonnika, który był akurat na urlopie. Przyjechał z daleka do moich znajomych. Zaprosiłem go, bo miałem wątpliwości. Powiedział, żebym wyszedł z tej wspólnoty, bo to jest potęga podświadomości i Murphy'ego. Dosłownie działają na zasadzie takiej. Zdziwił się w ogóle, kto dopuścił do tego. Metoda przyciągania Murphy'ego opiera się na podobnych założeniach co metoda Secret. Myśl i wyobrażaj sobie to, co tylko chcesz uzyskać. I wierz w to, wyobrażaj sobie, że już to masz, a Bóg i Wszechświat ci to da. Jednym słowem, Boga można zastąpić Wszechświatem. Ideologia kryjąca się za tego typu metodami jest zbieżna z hinduską teorią zdrowia człowieka, świata i Boga. Koncepcja Boga jest w niej w pewnym sensie tożsama z koncepcją energii, która tworzy i przenika cały wszechświat. Zatem Bóg jest wszystkim, światem materialnym i duchowym. Z perspektywy chrześcijańskiej jest to herezja zwana panteizmem, która zaprzecza prawdom wiary spisanym na kartach Pisma Świętego. W lipcu 2017 roku uczestniczyłam w Eksodusie Młodych w celu nagrania prelekcji księdza Piotra Glasa. Dzięki temu byłam świadkiem zrobienia wspólnego zdjęcia Marcina Zielińskiego z księdzem Piotrem Glasem. Zostało ono zrobione wyłącznie z inicjatywy Marcina, a następnie wrzucone do sieci na jego profil facebookowy z informacją, że wspólnie z księdzem Glasem głoszą dzień. Ksiądz Piotr Glas nie wyraził zgody na publikację zdjęcia i w żaden sposób nie łączył swojej posługi z posługą Marcina w tym dniu. Takie postępowanie było niczym innym jak uwiarygodnieniem swojej osoby i samowolnym podparciem się autorytetem księdza Piotra Glasa, który nie popiera działalności Marcina Zielińskiego. Kiedy zarzucono Marcinowi manipulację i podpieranie się autorytetem księdza Piotra oraz nakazano usunąć mu zdjęcie, odpowiedział, że nie on się o nie prosił, co jest kłamstwem, ponieważ osobiście słyszałam cały dialog. Stałą taktyką Marcina Zielińskiego jest przybliżanie się do wybranych księży, aby pozyskać ich przychylność dla swojej sprawy. Tak wmanewrował ojca Józefa Witko w publiczne udzielenie mu poparcia, co specjalnie zainicjował, nagrał i opublikował w internecie. Same stwierdzenia, jakie padają na tym filmie, obnażają całą manipulację. Marcin w dalszym ciągu uwiarygadnia siebie osobą ojca Witko, wielokrotnie powołując się na udzielone mu przez niego poparcie oraz ubarwiając, jak zażyłe stosunki ich łączą. Od momentu, kiedy ta wspólnota weszła, w parafii wcale nie zaczynało się dziać lepiej. Wiemy o wielu
wielu odejściach do innych parafii, no a do momentu teraz, czyli do 2018 roku, do maja, jest po prostu no, multum osób, które odeszło najnormalniej w świecie z naszej parafii do parafii obok. Ludzie masowo odchodzili z kościoła naszego, masowo to tak 10 osób. Taki jest owoc tej grupy. Ludzie nie chcą się już identyfikować z tym nawet kościołem. Poprzechodziło bardzo dużo, mało kto mówi, bo się już ludzie nawet nie tyle boją, co po prostu mają dość tej zawieruchy, tego zamieszania, bo przechodzą do garnizonu, przechodzą do Jakuba, widzę tych ludzi, z proboszczem się nie da dogadać, bo już wziął go w obronę, kryje go na różnych już frontach. Odeszłam ze wspólnoty dlatego, że po prostu zaniepokoiło mnie powiązanie z osobami z Toronto Blessing. Jest dramat, dlaczego? Dlatego, że dziewczyna w ogóle miałem z tą dziewczyną rozmowę, powiedziała, że przecież Jezus to jest tylko, mówi, msza jest tylko pamiątką, religia to jest symbol, znaczy opłatek to jest symbol. Ja mówię, co ty w ogóle gadasz? To było rok temu w maju. Po jakimś czasie jedni dostają dar języków, inni dar prorokowania. Ja w pewnym momencie czułam się, kurczę, no czuję się gorsza, tak? Gorsza od nich, bo ja tego nie mam. Modlę się jeszcze, studiuję to Pismo Święte, a nie mam czegoś takiego. To była pycha, która weszła w moje życie. Przestali się dla mnie liczyć całkowicie ludzie. Zaczęła się liczyć tylko i wyłącznie łaska i te dary, które otrzymywałam. No na pewno nie od Jezusa, teraz już wiem o tym. I tu zdałam sobie tą sprawę, że to była ta propozycja szatana, którą otrzymałam, ponieważ on mi pokazał ten świat, w którym mogę pokazać ludziom, że jestem lepsza. Mogę się nad nimi modlić, jestem lepsza duchowo. Chłopak nigdy powiedział, że już z sakramentów śmieje się z księży. Człowiek, który jest katolikiem, powolutku, krok po kroku, jest poddawany właśnie innej religii i, że tak powiem, ta religia gdyby zastępuje tą jego właściwą, tak? Czyli tą katolicką. Zauważyłam, że moje relacje rodzinne poprawiły się znacznie w momencie, kiedy ja odeszłam od tej wspólnoty, gdzie teraz naprawdę potrafimy się modlić i bardziej dociera do mnie to, co mówi ksiądz podczas zwykłej mszy świętej w niedzielę, niż wtedy. Przeprowadziliśmy badanie wśród osób, które znają wspólnotę Głos Pana od środka. Osoby te zostały poproszone o wypełnienie ankiety składającej się z 22 pytań, które mają pozwolić na określenie, czy i jakie zagrożenia występują we wspólnocie Głos Pana. Ankietowani nie wiedzieli, że lista pytań pochodzi z Dominikańskiego Centrum Informacji o nowych ruchach religijnych i sektach, a zadane pytania mają pozwolić stwierdzić, czy grupa, w której jestem, jest sektą. Wyniki tego badania są przerażające. Ankietowani odpowiedzieli twierdząco na 18 z 22 pytań. Oznacza to, że wspólnota Głos Pana jest sektą. Ponad połowa ankietowanych potwierdza, że grupa lub lider uważa się za nieomylną. Lider domaga się całkowitego posłuszeństwa od członków grupy. Oficjalne nauczanie grupy jest inne dla nowicjuszy, a inne dla osób z dłuższym stażem przynależności. Oraz, że przy pozyskiwaniu nowych adeptów grupa, lider, zataja istotne informacje o charakterze grupy przez stosowanie kłamstw i półprawd. Wspólnota Głos Pana poprzez różne działania utwierdza opinię publiczną na temat swojej katolickiej przynależności. Porzucili oni jednak swoją katolicką tożsamość i dawno odeszli od Kościoła Jezusa Chrystusa. Zatem w jakim kierunku zmierzają i jaka jest ich prawdziwa tożsamość? To jest duchowość protestancko-zielonoświątkowa. Wspólnota zielonoświątkowa, miszmasz, połączenie z protestantyzmem, no i trochę katolicyzm. Wspólnota bardziej zmierza według mnie w kierunku protestanckim, zielonoświątkowym. Fundamentem tej wspólnoty jest fundament zielonoświątkowy, który został przyniesiony do kościoła katolickiego. Tożsamość wspólnoty odbieram na typowo protestancką, zielonoświątkową. I pół na pół, zielonoświątkowa, protestancka. Na pewno nie są to katolicy. Poglądy tej wspólnoty są czysto protestanckie. Pan Bóg w swojej miłości dał nam niezawodny sposób oceny, czy dana posługa przybliża wiernych do Jezusa Chrystusa i czy pochodzi od Ducha Świętego. Otóż należy przyjrzeć się, jaki stosunek ma posługujący do Matki Najświętszej. Czy Matka Boża jest darzona głęboką i najwyższą czcią? Czy odprawiane jest prawdziwe i szczere nabożeństwo do Matki Bożej? Oraz czy Najświętsza Dziewica ma swoje stałe i honorowe miejsce w życiu codziennym? Tylko prawdziwe i godne zaproszenie Matki Najświętszej do życia osobistego i życia wspólnoty daje gwarancję działania Ducha Świętego.
Należy podkreślić, że szatan ogromnie nienawidzi Matki Bożej i tych, których wciela w swoje szeregi, w pierwszej kolejności chce nakłonić do lekceważenia i odrzucenia Matki Najświętszej. Zaczęło mi brakować w tej wspólnocie Matki Bożej. Zaczęłam dopytywać osoby, dlaczego Maryi nie ma, co się dzieje. Nikt nie potrafił udzielić mi konkretnej odpowiedzi, dlaczego tam nie ma Matki Bożej. Matka Boża była uważana tylko i wyłącznie jako taka osoba ludzka, która urodziła Pana Jezusa, a nie jako matka nasza, matka całego Kościoła katolickiego. A przez te pół roku, kiedy jeździłam do wspólnoty, szczerze powiedziawszy, jeżeli było wspomniane o Matce Bożej, to były to tylko jakieś krótkie zdania, nieznaczące. Nie było oddana jej cześć taka, jaka się Matce Bożej należy. Mi się wydaje, że temat Matki Bożej był pomijany. Tak jakby była ona tylko surogatką, która przyniosła Jezusa i na tym jej rola się kończy. Bardzo mało się mówiło o Maryi. Znaczy w sensie takim, że no wiadomo, Ewangelia mówi o Maryi, tak? I jeżeli była w ogóle o niej mowa, no to po prostu wiadomo, no wynikało to z Ewangelii, ale żeby była zachowana do niej jakaś cześć, żeby jakieś były do niej też i modlitwy, no to tego mi właśnie brakowało, tak? Mało jest tematów o Maryi. Maryja, że tak powiem, była gdzieś tam z boku i tak jakby omijana. Ja akurat trafiłam w październiku do wspólnoty i nie było ani słowa, ani mowy o różańcu. Pierwszą rzeczą, na którą zwróciłam uwagę, kiedy tam pojechałam pierwszy raz, że na całym uwielbieniu, podczas całego nabożeństwa nie było nawet jednej pieśni skierowanej do Maryi, do Matki Bożej. Tam o niej po prostu się nie mówi. A jeżeli się mówi, to tylko w taki sposób, aby pokazać osobę. Nie królową, nie panią wszechświata, nie królową aniołów, nie królową uwielbienia, ale zwykłą osobę. W 2017 roku po przesłuchaniu nauczań Marcina Zielińskiego zauważyłam, że nie ma w nich mowy na temat Matki Bożej. Widząc wpływ protestantów na jego wspólnotę, bardzo zaniepokoił mnie ten fakt. W związku z tym zwróciłam się w tej sprawie do jego opiekuna duchowego, ojca Remigiusza Recława, z zapytaniem, czy nie przeszkadza mu, że Marcin Zieliński nie mówi nic o Matce Bożej. W odpowiedzi dostałam stwierdzenie, że dzisiaj już mało kto o niej mówi. Pomniejszanie roli Maryi, która jest królową nieba i ziemi, z woli Boga, do nic nieznaczącej kobiety, jest chichotem złego ducha, który nienawidzi naszej matki i królowej. Gdy o niej mówi, to mówi, że po prostu mówi. No bo musi, tak? Po prostu coś powiedzieć, ale to nie jest takie, jak powinno być. To potwierdzają członkowie tej wspólnoty, że no tam jest agresja nawet do Matki Bożej. Tam jest agresja. Ta dziewczyna mi powiedziała, żebym wyrzucił te bzdurne modlitewki. No ja byłem zszokowany i mówię, aha, i to też wyjąłem wtedy różaniec. Słuchajcie, wyjąłem różaniec i powiedziałem tak, to też mam wyrzucić. Spojrzałem się na Matkę Bożą, która jest w lewej nawie i mówię, to też mam wyrzucić, a ta jedna z tych dziewczyn, ha, 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 śmiech taki szyderczy, ironiczny. Zieliński nie jest maryjny i nie dajcie się nabrać na to, bo nie jest, nigdy nie był. Byłem u niego w domu, nie było żadnej figurki Maryi, ani żadnego obrazka, on się nigdy nie modlił do Maryi. Dzisiaj nie jest święto zesłania Ducha Świętego, dzisiaj jest święto wniebowzięcia Maryi. Siedzę sobie na tej Eucharystii, przychodzą do mnie myśli i było ich tak dużo, że kiedy je wszystkie spisałem, zajęło to półtora strony. I wyszedłem stamtąd, mówię, w życiu tak nie miałem. Półtora strony notatek praktycznie o samej Maryi i tych rzeczach. Tak naprawdę prorokach, o Eliaszu i o Henochu, o którym dużo nie ma, wzmianka jest w liście do Hebrajczyków, że zostali wzięci z duszą i ciałem, to o ileż bardziej dla mnie logiczne wydaje się, że w Nowym Przymierzu, lepszym, doskonalszym przymierzu może być wzięta do nieba z duszą i ciałem kobieta, która nosiła w sobie Boga. No właśnie, bardzo ważnym takim znakiem i równocześnie kryterium prawdziwości naszej modlitwy, naszej wiary jest obecność Maryi. Nie mam wątpliwości. Zawsze wierzyłem, że Matka Boża jest na przykład na każdym, na egzorcyzmie, ale kiedyś przez osobę dręczoną demon się wyraził.
Ona tu jest na każdym egzorcyzmie. Wiesz o tym? Czyli mnie przekonał, jakby, żebym nie wątpił nawet, że ona jest. I to jest znak każdej łaski. Na darmo nazwam ją wszechpośredniczką łask. Jeśli Bóg nie znalazł piękniejszej, lepszej drogi do nas, jak tylko przez Maryję, to my też nie szukajmy lepszej drogi. Ona jest otwarta przez Jezusa Chrystusa, przez Ojca w Duchu Świętym. Więc ta droga jest najpewniejsza, najkrótsza i taka najbardziej bliska człowiekowi, bo przez Matkę idziemy do Ojca. No i to tak powinno być zawsze. Jeśli ktoś nazywa Matkę Bożą jakimś obraźliwym słowem, nie może to pochodzić od Ducha Świętego. Ja już w to już nigdy nie uwierzę. Owszem, zdarza się, że demon mówi przez osobę dręczoną. Ta baba, albo nawet jeszcze gorzej, o Matce Bożej. Jeśli ktoś tak nazywa Matkę Bożą, że ma języka demonów, dla mnie to jest rzecz oczywista. Nie zgodzę się, że można było w jakikolwiek sposób nie tylko ubliżać, ale nawet i pomniejszać rolę Matki Bożej. Dlaczego we wspólnocie nie mówi się o Matce Bożej? Dlaczego nie odmawia się żadnych modlitw do Matki Najświętszej? Dlaczego w głoszonych nauczaniach Boża Rodzicielka jest pomijana? Maryjność wybuchnęła w momencie, kiedy w internecie zaczęły się pojawiać głosy, że Marcin nie jest maryjny. To wtedy wybuchnęła ogromna maryjność. Kiedyś po pytaniu, czy może do jakiejś do Matki Boskiej, może jest zespół, może pieśń zaśpiewamy, czy pomodlimy się o wstawiennictwo i tak dalej. To było, macie tam figurkę, możecie iść się modlić. Kiedy zaczęło się robić gorąco wokół tematu głosu Pana i ludzie, na internecie było widać, że ludzie zarzucają Marcinowi brak maryjności. Mi się wydaje, że to było takie celowe działanie, żeby odeprzeć ten atak, tak? Że jak to nie mówi o Maryi, no to bach, cała konferencja na temat Matki Bożej. Aby zlikwidować problem zarzutów o brak maryjności, wykonano serię działań mających na celu uciszenie niewygodnych głosów. W okresie od 10 kwietnia do 15 maja we wspólnocie wygłoszono serię nauczeń dotyczących Matki Bożej. Proszę zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Nauczania o Matce Bożej nie są naturalnym elementem w cyklu życia wspólnoty. Pojawiły się dopiero w następstwie uciążliwych głosów o brak maryjności. Zaczęto je wygłaszać w lawinowym tempie tydzień po tygodniu, co przypominało akcję gaszenia pożaru. Podczas jednego ze spotkań nauczanie wygłosił ksiądz Dominik Chmielewski, kapłan znany z umiłowania Matki Bożej. Wydarzenie to zostało bardzo mocno nagłośnione w internecie, wskutek czego wspólnota Głos Pana uciszyła niewygodne głosy o brak maryjności. 19 maja podczas hucznych uroczystości na rynku w Skierniewicach wspólnota Głos Pana dokonała zawierzenia się Matce Najświętszej. Wydarzenie to również zostało szeroko nagłośnione w internecie. Następnie Marcin Zieliński wybrał się do kościoła, do którego nigdy nie chodzi, i został tam na nabożeństwo różańcowe. Warto zaznaczyć, że kościół ten nie jest parafią Marcina i chodzą do niego osoby zarzucające Marcinowi brak maryjności. Po serii tych wydarzeń 24 maja Marcin prowadził nauczanie i posługę w kościole w Warszawie i, co zaskakujące, nie powiedział o Matce Bożej ani słowa. Nie ma żadnych wątpliwości co do intencji przeprowadzonych działań. Była to misternie przygotowana manipulacja, w której Matka Boża posłużyła za tarczę, aby odeprzeć stawiane zarzuty o brak maryjności. A kiedy niewygodne głosy ucichły, Matka Najświętsza została schowana z powrotem do magazynu. W efekcie rosnącej popularności posługi Marcina Zielińskiego powstał kuriozalny i nieodpowiedzialny pomysł. Uznano Marcina za osobę odpowiednią do nauczania na temat Matki Bożej. Zrealizowano serię 10 filmów pod tytułem Maryja oczami faceta, w których wypowiada się on na temat Matki Najświętszej, a filmy te zostały opublikowane na YouTube'owym kanale ojca Adama Szustaka Langusta na Palmie, gdzie dotarły do setek tysięcy osób. Dzięki tej promocji Marcin Zieliński zyskał bardzo dużą wiarygodność i rozpoznawalność, a także umocnił swój wizerunek jako osoby maryjnej. Jeżeli wnikliwie przyjrzymy się treści tych filmów, odsłonimy kolejną manipulację wykonaną przy użyciu Matki Bożej. Opowiadanie o Matce Bożej zajmuje od 2% do 32% czasu trwania odcinka. Mówienie o samym sobie zajmuje Marcinowi Zielińskiemu od 29% do 73% czasu trwania odcinka. Reszta czasu to wstęp, czytanie fragmentu Pisma Świętego, wspominanie o Bogu i modlitwa. Analizując te dane zbiorczo, widać, że zaledwie 14% czasu trwania wszystkich filmów dotyczy Matki Bożej, a 53% czasu trwania filmów to lansowanie samego siebie.
Seria filmów Maryja oczami faceta pokazuje bezczelną manipulację, jakiej dokonał Marcin Zieliński, wsparty przez nieodpowiedzialne osoby. W Marcinie jest brak takiej pokory, tak? Ja dużo widziałem. Ja wszystko wiem, można coś takiego powiedzieć, że tak, tak, Pan Bóg już mi tyle pokazał, tyle dokonałem uzdrowień, mam pełne segregatory tych uzdrowień, przyjeżdżają do mnie ludzie z całej Polski, ja wyjeżdżam poza granice kraju i takie, to jest dla mnie takie trochę robienie z siebie showmana. Ten egzorcysta trzymał Pana Jezusa, szedł, błogosławił nam, była cisza w kościele, oczywiście kto wyszedł przed szereg? Marcin Zieliński, bo siedział sobie gdzieś tam z grupką i wziął mikrofon i zaczął mówić, Pan Jezus uzdrawia, i to słyszały cały kościół, Pan Jezus uzdrawia osobę, która zawiesił się, powiedział, która ma swędzenie skóry, no ludzie się zaczęli chichotać i ten egzorcysta powiedział wyraźnie, żeby się uciszył, Pan Jezus szedł w monstrancji. Powiedział, że będzie jak ojciec Buszabora, no i że na niego będą przychodziły większe tłumy. Na spotkaniu każdy musiał się wypowiadać i czy my już kiedyś próbowaliśmy uzdrawiać. Bardzo wiele osób zwracało Marcinowi uwagę, upominając go, że wtłacza protestantyzm na grunt kościoła katolickiego, wzoruje się na osobach pochodzących z nurtu Toronto Blessing, działa niezgodnie z przepisami kościelnymi oraz głosi Ewangelię sukcesu. On się tylko uśmiecha, on jest w pełni pewny tego, że on działa dobrze, że to jest wszystko wola Boża i tak jakby Bóg tego nie chciał, to by już tego nie było i nie, to na niego nie działa żadna krytyka. Po kilku moich wątpliwościach zostałem po prostu z tej grupy usunięty, więc tak się podchodzi do wątpliwości, tak? Kiedy już odeszłam od wspólnoty i zaczęłam mieć inne zdanie i ta osoba zarzuciła mi, że to w Częstochowie mnie coś opętało, tak? Że jak ja mogę zarzucać coś Marcinowi, te osoby, które odeszły od wspólnoty, bo też zaczęły dostrzegać, tak jak ja w Marcinie, dużo takiej pychy i zaczęły zarzucać wspólnocie, że prowadzą Ewangelię sukcesu, no to te osoby zostały, można powiedzieć, nawet zastraszone, tak? Kolejny znak prawdziwej wspólnoty w ogóle katolickiej i odnowy, ale też w innych grupach, w innych ruchach charyzmatycznych czy odrodzeniowych jest to, że lider różni się od guru hinduskiego. Przypominam, że tam nie ma problemu. Jest dwóch guru, jeden mówi co innego, drugi mówi co innego. Hindusi mówią, dobrze mówi jeden, dobrze mówi drugi, bo takie mają objawienie od bóstwa. Tam bóstwo jest nieosobowe, to jest raczej cały kosmos jest bóstwem. Natomiast u nas wszystko musi być zgodne z objawieniem Bożym. To nie jest tak, że każdy może sobie mówić co chce. Jeśli lider we wspólnocie zajmuje pozycję guru hinduskiego, to jest absolutnie nie po katolicku, na pewno nie w Duchu Świętym. I lider też powinien być rozeznawany. On powinien sam prosić, żeby nad nim się modlono, ale żeby poprowadził odpowiednio, ale zwłaszcza jak jest jakiś problem, żeby on to umiał dobrze rozstrzygnąć. Jeśli ktoś uważa, że ma z góry już, ponieważ wybrany został na lidera, zawsze ma rację, jego tylko trzeba słuchać, bo jego głos to jest taki głos Pana Boga, nie ma to nic wspólnego z wiarą katolicką. Tak nie powinno być. Nie taka jest rola lidera. Lider ma pomagać wszystkim, żeby rozwijali swoje charyzmaty. A jak on dusi inne charyzmaty innych swoim charyzmatem, to jest pomyłka, pomieszanie z poplątaniem. Marcin Zieliński, mając świadomość, że pojawiają się wokół niego nieprzychylne głosy, wykorzystuje swoją pozycję, aby instruować ludzi, jak mają postępować i czego mają nie robić. I nigdy nie komentuj negatywnie posługi kogokolwiek, bo możesz wystąpić przeciwko Duchowi Świętemu. W Nowym Testamencie znajdziemy wezwanie do rozeznawania i badania wszystkiego, a żyjąc w obecnych czasach pełnych oszustów, szczególnie powinniśmy rozeznawać osoby, których posługa dotyka sfery duchowej. W pierwszym liście do Tesaloniczan czytamy: Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.
w liście do Filipian, a modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa. Wezwanie Marcina Zielińskiego, aby nie oceniać negatywnie czyjejś posługi, jest sprzeczne z Pismem Świętym. Wyłącza on w ludziach istniejące mechanizmy obronne, otwierając ich na rzeczywistość demoniczną. Tworzy bezmyślnych wiernych, niewrażliwych na działalność wszelkiej maści oszustów, liderów sekt, okultystów i innych zwodzicieli, którzy nie służą Bogu. Zainteresowanie osobą Marcina zaczęły okazywać stacje telewizyjne i radiowe, wydawnictwa i twórcy kanałów YouTube. Marcin bardzo dobrze odnalazł się w roli medialnego celebryty. Zaczął wykorzystywać mass media, przy pomocy których uzyskał ogromną rozpoznawalność i zbudował swoją pozycję naczelnego charyzmatyka kraju. Medialna propaganda uzdrowieniowej działalności przyciągnęła do Marcina Zielińskiego ludzi ze świata showbiznesu, aktorów, działaczy sportowych, celebrytów, księży, wydawców, publicystów, prezenterów i youtuberów. Marcin Zieliński świetnie odnalazł się w tym środowisku, jego próżne ego zostało zaspokojone, a on sam zaczął szczycić się nowymi znajomościami i bywać w tak zwanym towarzystwie. Niezwykle prorocze słowa opisujące właśnie taki stan rzeczy wypowiedział świętej pamięci ojciec Joachim Badeni. Fałszywy prorok zawsze chce zwrócić na siebie uwagę i przekonać ludzi, że ma rację. Nie biskupi, nie kościół, tylko on. Lubi więc zwracać się do prasy, radia, telewizji. Potrzebuje mediów, bo inaczej byłby nieszkodliwy. Lider wspólnoty głosi Ewangelię bez krzyża. W ogóle nie słyszałem nic o cierpieniu, o krzyżu Pana Jezusa, tylko rzeczy wyrwane z kontekstu. Ciągle mówił o uzdrowieniach. Były bardzo tendencyjne nauczania, były wyciągnięte nauczania tak, jak to robią Świadkowie Jehowy. Oczywiście odnośnie uzdrowień, tam gdzie wszystko uzdrawia, że proście o to, a wszystko będzie wam dane. Wszystkie te rzeczy były zawarte, ale żeby ukierunkować człowieka w jeden nurt. W tym nauczaniu to bardzo mało mówiło o cierpieniu. W sensie chrześcijańskiego cierpienia. Wspólnota jest nastawiona na uzdrowienie. Na uzdrowienie mało jest, nic nie jest mówione o krzyżu, o cierpieniu, o zbawieniu, o sakramentach, o pokucie. W kontekście tego, że ja muszę przyjąć moją chorobę i naśladować go, po pierwsze, co się jakby nasuwa, Jezus nigdy nie chorował, a my mamy go naśladować, tak? Jezus widział, że choroba to jest dzieło diabła. I zobaczcie, na chorobę Jezus reaguje gniewem. Bóg, Jezus poniósł w swoim ciele całą karę, całą cenę za nasze uzdrowienie. I musimy wiedzieć, że wolą Bożą jest Twoje uzdrowienie. Bóg chce, żebyś był zdrowy. Tata chce, żebyś był zdrowy. Katolicy się modlą, papież się modli, a Duch Święty zstępuje na ewangelików. Katolicy się modlą, a Duch Święty zstępuje na tych, którzy są gotowi. Jezus nie czynił cudów tylko dlatego, bo był Bogiem. On czynił cuda, ponieważ wstąpił na Jego życie Duch Święty. Chcę wam biblijnie też pokazać, że nie da się w taki dojrzały i właściwy sposób chodzić w darach duchowych, być używanym przez Ducha Świętego w darach, bez tego, o czym powiemy dzisiaj, czyli o darach języków. Ci, którzy nie modlą się w językach, zazwyczaj nie wiedzą o darach duchowych i nie mają z nimi jeszcze za dużo wspólnego. I to jest fakt. Jeśli ktoś zapiera się darów języków, to choćby wszedł w miejsce, w którym powinien służyć, jego służba będzie bez mocy. Dar języków jest konieczny, żeby przez Twoje życie objawiła się moc Boża. Spotkałam się ze stwierdzeniem, że znakiem otrzymania Ducha Świętego jest dar języków i spora ilość uzdrowień. Jest to kompletna bzdura. Duch Święty w pierwszej kolejności, jak mówi Ewangelia, ma przekonać świat o grzechu. Dary nie są wyznacznikiem otrzymania Ducha Świętego. Trzeba również zauważyć, że modlitwa jest miejscem spotkania z Bogiem, a nie miejscem fenomenów. Był u nas Marcin Zieliński, nauczał w duchu zielonoświątkowym. Posłuchałem głoszenia o dziesięcinie, gdzie mówił, że twój portfel musi się nawrócić, co całkowicie przypominało nauczania pastorów z wolnych kościołów, zwłaszcza Bethel Church, na którym Marcin Zieliński się wzoruje. Niepokoiło mnie to stawianie na uzdrowienie i cudowności, więc posłuchałem konferencji pana Marcina Zielińskiego w internecie. Byłem zszokowany. Mówił on na przykład: dar języków jest konieczny, żeby przez twoje życie objawiła się moc Boża oraz że mamy naśladować Chrystusa, a on przecież nigdy nie chorował.
Marcin Zieliński prowadzi spotkania z modlitwą o uzdrowienie według konkretnego schematu, którego sam nie wymyślił, tylko skopiował od innych pseudo-uzdrowicieli prowadzących analogiczną działalność. Spotkanie rozpoczyna tworzenie atmosfery pobożności poprzez śpiewanie pieśni i modlitwę, majaczenie w niezrozumiały i wyuczony sposób, twierdząc, że jest to modlitwa językami, wprowadzanie ludzi w trans i granie na emocjach oraz nastawianie ich na uzdrowienia, zapowiadając je jawnie lub sugestywnie. Następnie Marcin Zieliński wygłasza swoje nauczanie, w którym przytacza fragmenty Pisma Świętego, czerpie z Ewangelii sukcesu, a także opowiada świadectwa rzekomo uzdrowionych osób. Dalej wymienia wszelkie maści schorzenia, z jakimi przyszli ludzie, ogłasza ich uzdrowienie, każe wyrzekać się duchów różnych chorób i weryfikuje, czy nastąpiła poprawa u uczestników. Jeśli efekty nie są zadowalające, to następuje ponowne ogłoszenie uzdrowienia, weryfikacja poprawy i tak w kółko. Marcin Zieliński po ogłoszeniu uzdrowienia z takiej czy innej choroby zlicza szczęśliwców i ze sceny oznajmia wynik. Prosi niektóre osoby, aby pokazały wszystkim, jaka poprawa nastąpiła, i zaprasza uzdrowionych na scenę, gdzie w kolejce jeden po drugim opowiadają, jakiego cudu doświadczyli. Osoby te przed wejściem na scenę są jednak weryfikowane przez wyznaczone osoby ze świty Marcina, które mają za zadanie dopuścić do głosu tylko wiernych z najbardziej spektakularnymi przypadkami. Na koniec od osób tych zbierane są dane kontaktowe w celu potwierdzenia ich cudownych uzdrowień. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś tu obecny. Już kiedy zaczęliśmy uwielbiać Boga, Pan Bóg wie, że przychodzi z uzdrowieniem do wielu dolegliwości, do wielu schorzeń. Mam odczucie i wrażenie, że przyszedł tutaj ktoś, osoba bądź osoby, które miały bardzo duży ucisk w kręgosłupie, w kręgach szyjnych. I Pan Bóg dotyka takich osób. Tu jest jedna osoba, druga, trzecia. Więc Panie, ogłaszamy Twoją łaskę, ogłaszamy Twoją obecność. Ogłaszamy Twoje uzdrowienie. Czasami za chorobą i dolegliwością stoi duch choroby. Przyjmuję uzdrowienie i łaskę. I słowo poznania ma moc przyjść z uzdrowieniem. Ja czuję cały czas duże gorąco w moim karku. Jeśli usłyszysz swój problem, swoją dolegliwość, to wyciągaj z wiarą ręce do Pana wtedy i mów mu: Panie, ja przyjmuję to uzdrowienie, ja przyjmuję tę łaskę. Wiesz, dotyka też problemów z prawym kolanem, także niech to prawe kolano będzie zdrowe w imię Jezusa. I jedna też kończyna była krótsza, druga dłuższa. Dzieliliśmy się niedawno świadectwem dziewczyny, która przyszła na takie spotkanie, miała przesuniętą miednicę. Jej fizjoterapeutka zaświadczyła, że podczas modlitwy, że po modlitwie to się stało, że jej miednica wróciła na miejsce, skoliosa zniknęła, garb zniknął, nie ma żadnej wady postawy. Czesamo, w imieniu Jezusa wyrzekamy się teraz wszelkiego ducha bólu, paraliżu i niepełnosprawności. Wyrzekamy się każdej przyczyny i powodu choroby. Niech w imieniu Jezusa, przez moc Twoich ran, Jezu, przyjdzie uzdrowienie. Bądź zdrowy w imię Jezusa. W imię Jezusa ogłaszamy też uzdrowienie problemów z łokciami, nadgarstkami, zwyrodnienia w palcach, dłoni. Bądźcie uzdrowione w imię Jezusa. Niech w Twoje imię przyjdzie też zdrowie. Niech przez imię Jezusa miednica, która była niewłaściwie ustawiona, niech wróci na miejsce. W Twoje święte imię, Panie, kolana niech będą uzdrowione. Niech masz w stawach, której nie było, niech pojawi się. Niech będą uzdrowione łąkotki, chrząstki. Teraz jeszcze raz by sprawdzać. Niech kto z Was przyszedł tutaj z bólem, to się nie pytania. A teraz po tej modlitwie jest znaczna albo całkowita poprawa. Tam jest sporo rąk w górze. Jeszcze machajcie rękami. Tam jest sporo rąk w górze. Jest tam zdjęta. O, super, może Pani tu podejść? Przejść się kawałek? To był bardzo duży ból. A teraz jest okej? Okay? Jest okej. Okay. Widzimy, że się modlimy i Pan Bóg działa, więc idziemy dalej. Wyrzekamy się duchów ślepoty. Wyrzekamy się duchów głuchoty. Wołajmy w językach i módlmy się cały czas, albo zapraszajmy Ducha Świętego tak, jak umiemy. Jeśli chodzi o słuch, czy jest gdzieś jakiś przełom, że nie widziałeś albo nie słyszałeś i coś się zaczęło zmieniać? Czy jest ktoś taki, już pomachał ręką? Jeśli nie, to robimy dogrywkę. Dobra, dogrywka krzyczą. Więc zrobimy to jeszcze raz. Półtora roku temu na spotkaniu na południu Polski była dziewczyna, która nie widziała przez wadę genetyczną od 6 lat. I podczas modlitwy Bóg otworzył jej oko i widzi bardzo dobrze do dzisiaj. Około miesiąca temu w Poznaniu był mężczyzna 38 lat, który pierwszy raz w życiu na jedno ucho zaczął słyszeć. Więc z wiarą połóżcie ręce jeszcze raz na tych osobach. Jezu, w Twoje święte imię. Niewidome oczy zaczną widzieć. Otwórzcie się w imieniu Jezusa. Jak jest, słuchajcie, jeśli chodzi o... Uwaga. O tych, których się modliśmy drugi raz. Niewidzące oczy, niesłyszące uszy. Czy jest tu jakaś zmiana? Czy coś się dzieje? Czy coś choć delikatnie zaczęło się zmieniać? A teraz gdybyś zatkała to ucho. Słyszę. No. Jezus jest Pan. Halleluja! To niech Pani teraz się przejdzie z tą i z powrotem. Do końca. Może Pani jak chce. Teraz jak teraz Pani chodzi, swobodnie. Także mogę o i tak i podnosić i kolano i tu biodro. Możesz Pani przejść tam? Możesz Pani przejść teraz tam i zejść stopkami swobodnie? O, super, bo Pani jest pławłowie, powiedziała. Może Pani o. Chwała Panu. Halleluja. Doznałem uzdrowienia, znaczy ja ogólnie tak pracuję i mam czasami problem z bólem pleców. To jest taki dyskomfort, który mnie bardzo często tam, że tak powiem, dokucza, tak? Jest raz to mniejsze, większe. Po prostu przez tydzień czasu nie czułem nic. No czułem, jakby po prostu mi ktoś wstawił nowy kręgosłup. Takie było uczucie. I nie odczuwałem żadnego bólu, nie? I no wiadomo, człowiek się ucieszy, mówi, no kurde, rzeczywiście, coś tam jest w tym wszystkim. No ale po tygodniu to wszystko minęło. Ten ból zaczął wracać. Nie to, że tak z dnia na dzień, ale stopniowo, coraz bardziej. Całe uzdrowienie przeminęło. Rzeczywiście to uzdrowienie było. Objawy, wszystkie takie ta nieprawidłowość powróciła do normy, więc zacząłem swobodnie oddychać i pojechałem jednak za 2 tygodnie do tego szpitala, do Grodziska.
bo miałem już umówioną tą wizytę w szpitalu i okazało się, że rzeczywiście no, ręce rozłożyli, lekarze rozłożyli ręce i się okazało, że to rzeczywiście uzdrowienie jest. Tylko że później dziwne rzeczy się zaczęły dziać. Te objawy, które mnie rzekomo tam uzdrowił Pan Jezus, tak, przez ręce Zielińskiego się wróciły. Cały czas mam tą zadyszkę i nie było żadnego uzdrowienia, więc oni mi jeszcze zarzucają, że jestem niewdzięczny. Przyjechał z daleka pan o kulach, tak, miał problemy z chodzeniem, Marcin się nad nim pomodlił, pan rzucił kulę, wszystko dobrze się czuje, a co się okazało, że choroba powróciła i za tydzień już chodził ponownie, tak jak wcześniej. Nastąpił powrót choroby. Tam nie ma żadnych uzdrowień, tam to są uzdrowienia chwilowe. Osoby, które pracują przy kościele, opowiadają, co tu się dzieje w ogóle. Ja wiem, jeżeli chodzi o moje środowisko, nie ma żadnego uzdrowienia. Chłopak, który miał wmawiane, że będzie chodził. Marcin mu wmawiał to i po prostu męczyli tego chłopaka. Kazali mu w imię Jezusa chodzić i tak dalej. I ten Adam, no, zmarł teraz w grudniu, był pogrzeb. Ja sobie dam głowę uciąć, że nie ma żadnego potwierdzonego przypadku, że to wszystkie to są jakieś odczucia tygodniowe. Właśnie, skuteczność jest także widać ludziom po trwałości uzdrowienia. Może być tak, że choroba ustąpi, jest mu się odwołany egzorcyzmu. Może być prawdziwe uwolnienie na egzorcyzmie, na drugi dzień ono znika. Cudów kiedyś mi podpowiedział, bo ja czasem mogę się ukryć. I on znika niby, żeby choćby wzbudzić taką wiarę, a później ją obalić. Widzisz, nic ci Pan Bóg nie pomógł, to ja tu decyduję. Podobnie może być z uzdrowieniem, ale może być też jakieś fałszywe właśnie, że to tylko demon udaje. Nie można tego rozstrzygnąć od razu. Najlepiej jest po jakimś czasie sprawdzić. I nie ma tutaj innego. Tak chyba Komisja Watykańska, która stwierdza cud, też czeka na jakiś okres, żeby się okazało, jeśli cud ustanie, uzdrowienie cudowne, odrzucają to jako argument. Więc my też nie uważajmy, że jesteśmy lepsi od Komisji Watykańskiej. On mówi coś takiego też, że jeżeli uzdrowienie nie zostało, nie dokonało się, czyli ta osoba nie widzi u siebie takiej przyszła chora, nie widzi reakcji, że już jest zdrowa, no to uważa, że mam za słabą, ten człowiek ma wiarę. Musi bardziej wierzyć, bo Pan Jezus już go uzdrowił, tylko on tego nie widzi, przez to, że on ma w sobie za słabą wiarę. Lider wspólnoty w momencie, kiedy doszło do uzdrowienia, a później choroba wróciła, mówił, że to jest przez brak naszej wiary, że mamy za małą wiarę, za mało się modlimy. Były nauczania odnośnie uzdrowień, że jeżeli mamy się modlić za kogoś wstawienniczo z modlitwą o uzdrowienie, mamy modlić się 3 razy, do 3 razy. Jeżeli za pierwszym razem dolegliwość nie ustąpi, modlimy się 2 raz i za 3 razem ta osoba powinna być uzdrowiona. Dalszy ciąg obmawiamy guru, czyli lidera, ale właśnie tego, który jest na pozycji guru. Jeśli mu coś nie wyjdzie, jeśli się modli nad kimś, skutek jest odwrotny. Na przykład zamiast pokoju człowiek czuje niepokój. Zamiast jakiegoś takiego radosnego przeżywania, to ma jakieś drgawki, jakieś ruchy nieskoordynowane. Jak to guru tłumaczy? Twoja wina, bo coś tam popsułeś. Nie tak powinno być. Absolutnie nie jest to prawidłowe rozeznanie. Po pierwsze, to jest jego subiektywne. Proszę pamiętać, Ojciec Święty jest nieomylny, ale pod warunkami. W sprawach wiary, moralności i wtedy, jak przemawia jako najwyższy nauczyciel Kościoła. A guru jest nieomylny w każdym całym, w każdej chwili. Nonsens. On powinien się wtedy zastanowić, powinien pomodlić się najpierw o rozeznanie, a może rzeczywiście była jakaś jego wina, może jakaś przyczyna inna po drugiej stronie, ale takie oskarżanie od razu, twoja wina, ty nie umiesz się modlić, ty nie masz wiary, albo masz złego ducha, to już jest odkrycie, w czyim duchu to mówi. Duch Święty to nie jest jego język, on tak nie przemawia.
wymuszanie na Panu Bogu jest jakimś magicznym traktowaniem modlitwy, jakimś szukaniem coś zastępczego. No to tak właśnie okultyści postępują. Tak można czary rzucać, że się wymusza jakieś szkodzenie na człowieku. Czy można na Panu Bogu wymusić uzdrowienie? Absolutnie nie. Myślę, że takie modlitwy Pan Bóg by w ogóle nie przyjął, bo to nie jest modlitwa, to jest rozkaz. Nie tak. Proszę, jeśli taka jest Twoja wola, Ojcze, niech odejdzie ten kielich, ale nie moja, tylko Twoja wola niech się stanie. To jest warunek uzdrowienia. Zgoda z wolą Bożą i poddanie decyzji od Pana Boga, a nie wymuszanie na Panu Bogu. Pan Marcin Zieliński był na spotkaniu modlitewnym w mojej wspólnocie i mówił, że uzdrawia. Widziałam, jak ludzie rzucali kule oraz wstawali z wózków, ale widać było, że jest to chwilowe. Osoby te były wzywane, aby dać świadectwo, że są uzdrowione. Na kolejnym spotkaniu było widać, że osoby te nadal cierpią, siedzą na wózku i wcale nie zostały uzdrowione. Znam przykład ładnej młodej dziewczyny poruszającej się na wózku, za którą modlił się Marcin Zieliński o zdrowie. Ona w dalszym ciągu jest na wózku, czuje się odrzucona przez Boga i ma poważne problemy duchowe. Oto efekty posługi Marcina. Osoby modlące się za osobę ze zwichniętą kostką, która była w stabilizatorze, co chwilę pytały, czy już jest poprawa. Niestety poprawy nie było. Po serii modlitw, gdy wciąż nie było zmiany, osoby modlące stwierdzały, że to wina tej chorej osoby, ponieważ nie ma dostatecznej wiary i nie przyjmuje uzdrowienia.